Cześć wszystkim, witam was w 22 odcinku z Enter the Matrix i serdecznie zapraszam was do sterowni rdzenia. Będziemy osłaniać Niobe jako ghost, ponieważ potrzebuje się dostać rdzenia. Jest to według ghosta misja samobójcza, ale no akurat tak trzeba. Skoro tak trzeba, no to tak trzeba. I widzę, że będziemy musieli strzelać ze snajpereczki, więc też postaram się zacząć może to robić. Widzę, że to jest pierwszy wróg. Zostało dwóch z oddziału SWAT. Dobra, no to wystarczy ich po prostu poszukać. O, no i tutaj jest jeden. Wydawało mi się, że jeszcze będzie strzelał. Wyżej już nie będą, no dobra. Czyli gdzieś tu pewnie pode mną tuż. Więc główeczka, a zbliża się oddział SWAT. Dobra, ale z której strony? Z lewej, z prawej, z dołu? A może z tyłu? Znaleźliśmy snajpera. Co? Aha! Aha, no dobra. To sobie strzeliłem nieźle. Mam tylko karabin snajperski. No to co, zbliżam się do nich? I z bliska? Dosyć ich sporo. Więc może być ciężko. Cała czwórka. Dobra, no to kto nie ryzykuje. Dobra, tu jest kolejny. I nie mam koncentracji. A oni nie mają broni z jakiegoś powodu. Nie, ten ma, okej. Chodź tutaj, chodź, chodź tutaj. Ups. Coś jednak nie wyszło. Kurwa. No to jednak trzeba będzie z tej snajpery ich sprzątnąć. No dobra. Czemu strzeliłeś? Ghost, proszę cię, błagam. Ja chciałem tylko przycelować. Dobra, takie pojedyncze strzały powinny załatwić sprawę. No. Idealnie. Dobra, teraz ja tam się zbliżę. Skąd oni mogą nadejść? Gdzieś z przodu? Czy ze schodów? Czy ja nie zabiję naprawdę tego gościa? No kuźwa, strzeliłem mu prosto w... przecież w twarz. Pozostał jeden, aha. Fajnie. Nie wiem czemu akurat tamci przeżyli, a ten nie. No nic. Kurna, jak umknął mojej główce. No, wychyl się. Jeden już nie żyje. No, o, mam tylko trzy pociski, to jest niedobrze. Wiem, że został jeszcze jeden, ale cholipka. Miałbym tracić na niego już pozostałą amunicję? To nie jest zbyt dobry pomysł chyba. Tylko nie strzelaj. Dwa pociski. To jest naprawdę niedużo. O kurde, no ja potrzebuję mojej pomocy. Co nie ogniwej w rdzeniu. To jest rdzeń? O kuźwa, jak do niej strzelają. Tutaj mam jeszcze karabin snajperski. Gdzie jeszcze? Jeszcze tutaj, na dole. Kolejny oddział SWAT zamierza w twoją stronę. No dobra. No, ciężka misja dosyć. Ja pierdzielę. Jak on będzie tak skakał, no to oczywiście może być to dosyć ciężkie.
został jeszcze jeden. A mi ostatni nabój do snajperki. No ale dobra, wcześniej odzyskaliśmy trochę naboi. W sumie nawet do całkiem innej snajperki. O, o. Dobra, tam walić. To chyba ostatni tutaj gościu. Więc można się z nim trochę pocackać. Oj, chyba jednak nie ostatni. I bardzo dobrze. Nawet mu zabrał broń jeszcze. O kur. Rany. Dobra. Bo to jest powoli niefajna sytuacja. Ty jak znikali szybko. Ajajaj, a ona chyba też tak mało zdrowia, no. Znowu? No i obi już ma tak mało zdrowia. Jak ja ją ochronię? Jeszcze mam 4 pociski do snajpery tylko. Pff. Akurat kiedy się wychylę, musi odpierdzielać. Nie wiem, może nie będę do niej celował tej snajperki. Może on sam da radę przycelować jakoś. Chyba jednak nie. No cóż. Ty 22% zdrowia. Gdzie on zniknął? O, rany, ciężko, ciężko. No jak na Yobi jeszcze raz będą ostrzeliwać, to ja mogę chyba już przerwać tą misję. Za szybko traci ona zdrowie i to jest strasznie głupie. Dobra. Będę liczył, że tutaj to jest już ostatni gość. No. Dobra, jest czytowanie, całe szczęście. Dobre tekstury. O, jaki plecaczek. Pewnie bomba się tam kryje. Okay, Sparks, take me through it button by button. Here it is. No, uciekaj, uciekaj. Tak. O kurde, jeszcze mamy w tym miejscu. Gaz łzawiący. Aha. No dobra. Oni nic nie widzą. Pozbądź się niedobitków z fatu, nim umieścisz ładunek. Aha. No dobra. No dobra, no w takim razie. To tam będzie jeszcze... O kurde, co to ma być niby? O co chodzi z tą grą? Ty, to jest naprawdę niepokojące. Co tu się odwaliło? Czy ja się stałem znowu takim ghostem, że ghostem? Nawet ja nie wiedzieć. Ciekawe, czy to są wszyscy. Czy znowu na schodach kogoś spotkam? Losowego. Jest apteczunia? O, o! O, o! Daj mi z nim powalczyć. Trochę ich dużo. Więc trochę mi się to... Ej! Dobra, dobra. Bo ja chyba trochę... Mam odczyt agenta. Co? Ale to nie znaczy, że... O kurwa. Toż to agent prawdziwy.
Zabij go! Zabij go, zabij go, zabij go! Co? No to... Halo, what the fuck? Przecież on był już zepchnięty. O, ja pierdzielę, to co ja miałem zrobić? Ale posrane. Śmieszne, że oni sami tak poumierali wręcz. O rany, przerąbany z tym agentem. Trzeba będzie trochę zdrowia zachować na następny raz. A ci znowu zbugowani na schodach. Śmieszne. Dobra, tu już nie ma nikogo, ale wiem, że się zaraz pojawią, jak tylko tam zejdę, więc trzeba uważać. Może nawet broń wyciągną, o. Kurde, no to już mi się nie podoba. To jest jeszcze jeden. Schowaj tą broń. Tam jest ten agent. I co ja mam odwalić z tym agentem? No ja nie wiem. A spróbuję zaraz granat rzucić. Czy mam jakąś lepszą broń? Cholipka, nie mam prawie żadnej. Dobrze, nie zrobiłem temu agencikowi. Mam go zepchnąć, tak? O, chyba się udało. Tak, dobra. Oczywiście, że chcę zapisać. Are you sure if I blow the control center it won't cause an early shutdown of the plant? I've run that scenario a few times. We should be okay. Udało się, pokonałem agenta pierwszego. Przed poprzednim uciekaliśmy. Bo nie mieliśmy dostępu do żadnej elektroniki, żeby go przypadkiem trochę, może trochę posmarować prądem coś. Ale walnie. No, prawie trafił. Unikaj tych kuli, ghost. Dobrze. A Niobe? Gdzie jest Niobe? Też miał uciekać. Może jakąś własną drogą? Nie, on po nią jedzie jeszcze chyba. Coś już wybuchło? Co, jest nie złapał ją? No cóż. I jak walnęło, o kurde. I can't believe it. We did it. Did what is the question? What do you mean? I mean, it didn't work. Whatever was supposed to happen didn't happen. Something's gone wrong. Co? Poważnie? Zmarnowany czas w elektrowni? Nie mogę w to wierzyć. Na pewno nie mógł to być zmarnowany czas. Coś musiało to dać. Think it was an EMP. How? No idea, but right now we can't reach 11-4-7. Sir, we've just lost contact with the Icarus. What? And the Novalis, and the Caduceus. How is that possible? I don't understand it, sir, but the line is broken. God damn it, what the hell is happening? One minute everything's fine, the next all hell breaks loose. Now there's no sign of Morpheus, Trinity, or Neo. Everyone's gone. Well then, who's that? Answer it. Operator,
piece of the logos. Klucznik. Baby. This is Captain Niobe of the Logos. Who is this? My name is Seraph. I bring word from the Oracle. A nie, ktoś inny. Come at once. Odwrotnie. Okej. The Tios is at the end of Wuping Avenue. Got it. Thank you for coming. The Oracle is waiting for you. I can take you to her. But before I do, let me first apologize. For what? For this. No tak, już myślałem, wiedziałem, że tak się stanie w sumie. Tak jak poprzednio to było. Serafin? Co? No żal, moment, ale ja nie wiem, czy chcę się z tobą nawalać. No dobra, no nawalajmy się jeszcze trochę. Myślałem, że to elektrownik trochę więcej mi zajęło. Ale ja zaraz zdechnę, jak pies. Nie rady, nie zadałem mu ani trochę obrażeń, a o, zginąłem. I'm sorry, but the Oracle was mistaken. You cannot help us. Co? O nie! I must have done something wrong. I don't get it. Probably just as well. We've got major sentinel activity at the moment. Maybe he knew. I don't know. I can't shake the feeling that I missed something important. Who cares? Look at that. We gotta move. Is there a bank coin of Arca? Online. Maximum vector takeoff. Hold on. Tight. Szkoda, że nie mam kolejnej próby do niej, do tego gościa. Tylko po prostu koniec. Może tak miało być faktycznie? Że on mnie miał sprać? Tak całkiem? Co to? Naciskaj, bo coś tam. Bo widzę, że dobre dźwięki bardzo. Ja pierdzielę, roboty. Musimy do nich strzelać chyba. Bo inaczej będzie problem. Ale nie da się chyba ich wszystkich pozbyć. Znaczy nie da rady raczej. Znaczy lecą taką chmarą. Jedyne co mogę robić to strzelać tak naprawdę. O, o! Się zbliżył jeden. Ale już po nim. Czy mi się wydaje, czy ja w ogóle nie mogę celować? Chyba nie mogę. Nie, wiecie co, ja nie mogę celować w ogóle. To znaczy, może minimalnie wpływam na celowanie, ale tak jak ja bym chciał, to no nie da rady za bardzo. Czy ja właściwie to naprawdę muszę robić? Po prostu strzelać? Sytuacja nie wygląda na zbyt interesującą. Dla osoby, która musi prowadzić ten statek. Coś było czerwono przez chwilę, ale już nie. Nie za bardzo ogarniam. Godup integralność nam spadła o 2%. To chyba niedobrze. Za bardzo. Ciekawe, czy jeszcze długi będzie ten tunel. Śmieszne. Śmieszny poziom bardzo. Możemy się przyjrzeć w końcu trochę tym tunelom. Tak w samej grze. Wygląda jakby... Nie wiem... Całe hektary były takimi urządzeniami tylko. Zamiast ziemi tutaj wszędzie metal, jakieś przewody. Straszne nieco. Kurde, jak miotem z tym statkiem. Ciekawe ile jeszcze.
Czerwone jakieś te strzałki też u góry są, ale nawet nie wiem, co one mogą oznaczać. Jeżeli z jakiegoś powodu tą misję zrobię, a w ogóle to możemy sobie zobaczyć cel. Wyeliminuj atakujących strażników. Aha. Fajnie. Ciekawe, jak mam to zrobić. Bo jakby oni w ogóle nie znikają, co nie? Ostatnio miałem podpowiedź jakąś, ale... Nie wiem, czy ona w jakiś sposób może mi pomóc. Z tych strażników to jest właściwie coraz więcej. Ja się ich nie pozbędę wszystkich na pewno. Wątpię, że da radę. Się pojawiają następne. Kadłub cały czas, 38% znaczy. Dobra, nie pozbyłem się wszystkich. Właściwie ta chmara wyglądała, jakby cały czas się nie zmniejszała. No ale chyba dobrze. Bo nie przestałem strzelać. Jakaś jeszcze węższa dziura? Co? Królewnica Niobe? Ty, trochę się pozmieniało. Ale nie zmieniło się to, że wciąż musimy strzelać. No dobra. Kodup integralność nam znowu wzrasta do 40%. Interesujące. Ciekawe, czy mamy taki sam cel. Zestrzel bombę strażnika. O! Okej. Które to jest bomba strażnika? Chyba nic mi nie pozostało, tylko po prostu strzelać w tych przeciwników. Chyba, że gdzieś zobaczymy jakąś bombę, to wtedy sobie w nią strzelimy. Ale nie wiem, czy coś takiego w ogóle tu będzie miało miejsce. Ej, Hadoop 14%, to mi się nie podoba. No strzelaj. 13%. Niedobrze. W ogóle w jednej chwili straciliśmy tak dużo. Ojej. Ty, zginąłem. Aha. To fajnie. Szkoda, że nawet nie wiedziałem, od czego mogę zginąć. No cóż, trzeba po prostu nawalać tych gości. Nie wiem, no. Te strzały też nie zawsze się mnie słuchają, co mi się nie za bardzo podoba. No i czemu nagle teraz mam null breath? Nie czaję tego. Jestem gościem, prawie nic nie mogę. Może tu jakimiś innymi przyciskami też mogę? Coś? Nie, chyba nie. Inne przyciski nie reagują w ogóle. No dobra. Muszę po prostu nie stracić tak dużo zdrowia jak wcześniej. I będzie dobrze. Tutaj jakieś te latające rzeczy. Kurde. 31% znowu straciłem na czymś, nie wiem czym. Ciekawe. O, tu podlatuje blisko, niepokojąco. Wydaje mi się, że powinienem się właśnie bardziej skupić na tych pojedynczych robotkach. Bo tych chmury pewnie i tak nie zestrzelę. O! No, znikaj. 37%. Dobra, utrzymuję to nawet dłużej. No i co teraz? Czemu tak dużo traciłem zdrowia? Co? Od przodu gdzieś byli. No to ciekawe... Bo ja jakoś tak nie mogę spojrzeć za siebie. Ale śmieszna gra. Podpowiedzi. Może tu coś będziemy mieli. Na samym dole. Niobe jako kierowca, głos jako pasażer. Walka wręcz. Tryb pierwszej osoby, grymsy. Drabiny, skakanie, zdrowie.
Ojej, nie ma nic. Ups. Czyli wcześniej to było całkiem losowe. Kurna, ta misja jest totalnie losowa. Jedyne co mogę strzelać to... Znaczy, no jedyne co mogę robić to strzelanie. A to też nie zawsze działa. Nie wiem. Będę sobie może rozwalał te jakieś różne rury. Zresztą ja i tak też nie mogę za bardzo celować. Więc robienie tego czegokolwiek ma mało sensu. Znaczy, no. Nie widzę skutków jakichś takich pozytywnych mojego strzelania. I dlatego mnie to niepokoi. Nawet jego nie mogę załatwić. Jak już tak blisko usiądzie na moim główienku. Kadłubku. Jak znowu zginę w tym samym miejscu, to nie wiem. Będę musiał myśleć jakiś plan, albo nie wiem. Pociskam sobie jakieś inne losowe przyciski. Może to coś da. Muszę zestrzeliwać jakąś głupią bombę, ale kurwa, no po co mi zestrzeliwanie bomby, jak tu nigdzie bomby nie ma. Głupie to jest troszeczkę. W sumie tylko dlatego głupie, bo tego nie rozumiem. No i wciskam teraz. Ale jaja. Spacją mogę przełączać widoki. No i teraz wszystko jasne, kurczę. Aha, dobra. Już rozumiem to wszystko. I u góry mamy widok, gdzie mamy wrogów. Czy bardziej z przodu, czy z tyłu. Dobra, wszystko ogarnięte już. Spacja, jako jedyny przycisk, z którego nie próbowałem i akurat się okazało, że coś robił. Dobra, z przodu jest paru wrogów. No, znikajcie. Dobrze. A teraz trzeba uważać. O! Może końcówka już? Oj, spadaj. Możemy sobie pooglądać jakieś widoczki, ale... A zresztą dobra, bo tu i tak nie ma wrogów na razie żadnych. Nie no, fajne tunele, fajne. O! No i się pojawił, cwaniak. I z tyłu jeszcze więcej. I o, panie, ile ich jest! Sporo i się zbliżają coraz bardziej. Nie, to jakieś chyba zwłoki tylko. No jeszcze gdzieś tu z tyłu jest jeden wróg. O! No, celuj do niego. Dobrze. Coraz więcej tych rur. Wydaje mi się, że jakbyśmy... zbliżali się coraz, nie wiem, głębiej? Dolatywali? Wcześniej mieliśmy po prostu jakieś tam tunele. Otoczone jakimiś elektronicznymi rzeczami metalowymi. No tutaj mamy okazyjnie rury. W większości po prostu jaskinie. Co jest? O nie! Z przodu byli wrogowie i nie zastrzeliłem ich. Dobra, teraz kiedy ogarniam mniej więcej tą misję, to powinno pójść dosyć prosto. Dajcie mi tylko jeszcze kolejny odcinek i powinno dać radę. Bo to nie jest takie trudne, tylko trzeba po prostu bardziej ogarniać, gdzie nasi wrogowie atakują. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, liczę, że będziecie oglądać kolejne. Na razie.